Cześć kochani, ja dzisiaj znowu świątecznie, znowu jak nakręcona Katarinka i znowu będę dla Was tworzyć bardzo wyjątkowy, bo świąteczny, odświętny, karnawałowy, sylwestrowy, jakkolwiek byście chciały to nazwać, makijaż. Dzisiaj będziemy odtwarzać ten dokładnie makijaż, który w tym momencie mam na sobie, więc mam nadzieję, że ta propozycja makijażu właśnie takiego odświętnego w kolorach typowo wigilijnych, czyli takich, które kojarzą się nam ze świętami, czyli odrobina złota, czerwień, zieleń, to wszystko, co kojarzy nam się właśnie z tym wyjątkowym okresem, dzisiaj jest na moim oku. Mam nadzieję, że ten makijaż przypadł Wam do gustu i że zostaniecie ze mną zobaczyć, jak wykonać go krok po kroku. Pierwszy krok to oczywiście nałożenie na całą powiekę, ruchomą, nieruchomą, kamuflażu z firmy Kryolan. Wewnętrznego do mniej więcej połowy powieki nakładamy cień kremowy z Inglota numer 351. Jest to jeden z moich ukochanych cieni. Do tego celu użyję pędzla z firmy Zoeva numer 234. Ten sam cień dajemy podłogu brwi. Następnie zastosujemy i użyjemy potrójnego różu z firmy Sleek Makeup. On się nazywa Flame i to jest numerek 365. Będziemy używać tego czerwonego koloru. Cień ten nakładamy w zewnętrznym kąciku. Za pomocą pędzla Hakuro z numerkiem H74 ten sam cień będziemy aplikować w załamaniu powieki, ale chodzi o to, żeby ten cień był tak strasznie mocno wyblendowany i tak szedł i do góry, i na dół. W każdym razie pędzelkiem Hakuro H74 będziemy teraz mocno pracować na czerwonym cieniu, a właściwie różu. Załamanie definiujemy jeszcze mocniej za pomocą bordowego cienia z firmy Glazer, którego niestety nie jestem w stanie Wam pokazać, ale najprawdopodobniej jest to numerek H8. Nie jestem w stanie pokazać, ponieważ on mi się cały skruszył. I do tego celu będziemy używać pędzelek z firmy Hakuro numer H78. Ten sam cień nakładamy również w kąciku zewnętrznym. Jak już go dobrze nałożymy, wracamy do pędzla miotełki i blendujemy ten cień. Jeśli stało się Wam tak jak mnie, że cień tutaj delikatnie za nisko złapał, to nic prostszego. Bierzemy z powrotem pędzel, którym nakładaliśmy kamuflaż, nakładamy go w tym miejscu, gdzie nam się obniżył cień.
po raz kolejny jasny dzień na to. Aby ten makijaż nie był całkiem matowy, delikatnie miotełką omiatamy załamanie powieki oraz łączenie tego jasnego cienia z czerwienią i do tego celu użyję cienia z firmy Inglot numer 112. Ok, zabieramy się teraz za powiekę dolną i tak samo jak na powiece górnej, oczywiście zaczynamy od kamuflażu. Zaczniemy od kącika wewnętrznego, czyli aplikacji numeru 616 z cieni perłowych z Inglota. Kolejny cień to również Inglot numer 42. I następny krok to czerwień. Ją dajemy w zewnętrznym kąciku na dolnej powiece. Oczywiście mocniej jeszcze przyciemniamy kącik zewnętrzny bordem z firmy Glazem. Następnie w ruch idzie Duraline i dwa cienie z Inglota. Jeden to jest numerek 634, jest to bardzo jasny, nasycony, zielony, ciepły kolor. I drugi to jest z serii Pro 5 Freedom numer 58. I to jest z kolei też taka czysta, bardzo nasycona zieleń z delikatnymi złotymi drobnami. Jaśniejszy cień w formie eyelinera będziemy aplikować w wewnętrznym kąciku. Ciemniejszy z kolei będziemy dawać na kącik zewnętrzny, będziemy przeciągać go na tą jasną zieleń oraz oczywiście robimy nim skrzydełko. Następnie dolną linię wodną traktujemy żelowym eyelinerem, z tym celu użyję eyelinera z firmy Maybelline. Linię wodną będziemy rozcierać w dół, właśnie tym samym cieniem zielonym, ciemnym, który został dany jako eyeliner na górnej powiece. Następnie za pomocą żelu z firmy Kronen do brokatu oraz sypkiego cienia z firmy Glazel aplikujemy sobie w wewnętrznym kąciku piękny pyłek. Ostatni krok w tym makijażu oka to tuż do rzęs i w tym celu użyję Giorgio Armani Black Ecstasy.
na ustach mam zwykły, najzwyklejszy błyszczyk z firmy Nuba z Lip Shine Volume numerek 66. Przypominam, że te błyszczyki niestety nie są dostępne już w Polsce. Jedyne, gdzie można je zakupić, to Włochy. Kochani, i tak wykonany makijaż uważam za skończony. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu, jak i makijaż. Jeżeli tak, zostawcie kciuki w górę. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu tego kanału, by być ze mną na bieżąco. I pamiętajcie, że na moim kanale w każdy poniedziałek i czwartek pojawiają się nowości. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was ciepło. Pa, pa!